Witam, prawda? Witam, prawda? Przybywamy do fortecy portowej i mamy zadanka. Najbliżej mamy do przybocznego Ladrello. Powinien być gdzieś tu. Jeszcze tutaj jest, na beczce jest. Zwój. No. Zwój. Gdzieś za skałą chyba jest. Jak już go wypatrz... Jak go już wypatrzyłem, to mogliśmy go zebrać. Przysługa dla zmarłego. Bałem się, że będziesz musiał wrócić później. Mój mistrz wyruszył na wielką przygodę. Twój mistrz nie wróci, znalazłem to. Ojej, wiedziałem, że ten dzień kiedyś nadejdzie. Jaka jest procedura w tej sytuacji? Ach tak, Rudre Doran, dziękuję za twoją pomoc. Przyjmij dowód naszej wdzięczności. Fox. Awans na wyższy poziom. Poziom 42. No jest, jeszcze coś tam jest do odblokowania, ale nie na razie, nie chyba. Jep. Następne. Daj amulet, a najdzie Uvaril. Też się naczekała na ten amulet. O, jest nawet Skyshard obok zaraz. Bierzemy? Jak już jesteśmy tutaj, to możemy go podnieść. To też będzie punkt już chyba. Yes, sir. Zostaw mnie samą z moim żalem. Znalazłem ten amulet na skręconej ścieżce. Czy Risa była twoją córką? Pokaż mi go. Na trójce, moja biedna, kochana Risa. Tak mi jej brakuje. Znalazłem też jej dziennik. W ostatnich chwilach myślała o tobie. Pokłóciłyśmy się, zanim odeszła. Wtedy widziałem ją po raz ostatni. W końcu wiem, co się z nią stało. Mam też jej amulet. To sprawia, że ból jest nieco lżejszy. Mam nadzieję, że to ukoi twój smutek. Zawsze będę go nosić, żeby pamiętać o mojej pięknej, dzielnej Risie. Bardzo ci dziękuję za ukojenie żalu starej kobiety. I teraz tak. Tu jest jeszcze gdzieś jakieś zadanie do wzięcia, widzę. Na wejściu do fortu. Takim oficjalnym. Sierżant Hadrill. Stój! Odwiedzający fortecę Tardeik muszą stosować się do protokołu. Obowiązują nas tu bardzo surowe przepisy. Na przykład takie, żeby nie wchodzić bokiem potajemnie do fortecy. Bo ogólnie nie wiem, czy zauważyłeś, ale ja przychodzę z fortecy, a nie na odwrót. Oczywiście, powiedz mi, czego się spodziewać. Powinieneś natychmiast zgłosić się do generała Gawryna Redorana po drugiej stronie kompleksu. Mała rada? Kapitan bywa ostatnio nieco nieobliczalny. Nie zadawaj mu zbyt dużo pytań. Nieobliczalny? Co masz na myśli? Powiedzmy, że ciężko przewidzieć, co zrobi i na każdym rogu widzisz szpiegów. Nie chcesz go rozzłościć. Wierz mi. Wezmę to pod uwagę. Zasady i przepisy, ale to może najpierw porozmawiamy z tym Taldynem, nie?
jak już zaczęliśmy rozwiązywać sprawę tego kuchara, to chociaż ją zakończymy. Co mogę dla ciebie zrobić? Podobno jest problem z kilkoma z twoich żołnierzy. Niech no zgadnę, pewnie gadałeś z Ferwinem. Dobrze, z niego kuchasz, ale więcej rozsądku Azura dała owcy niż jemu. Powinien trzymać się od tego z daleka. Odejdź, to nie jest twoja sprawa. Więc pozwolić, by ci żołnierze w dalszym ciągu terroryzowali fortecę? To nie zależy ode mnie. Generał Gawryn zrobił z nich egzekutorów, to pozwala im robić, co tylko zechcą. Jeśli choćby kiwnę palcem, mogą mnie zabić. Wybacz, ale nie mam zamiaru wsadzać głowy w pętlę stryczka. Może będę w stanie pomóc. Możesz spróbować. Wartownicy rządzą poprzez zastraszanie. Jedyny sposób, żeby powstrzymać tę bandę, to pokonać ją w jej własnej grze. Wyzwij na pojedynek i pokonaj najbardziej zażartych wartowników, to zakończy ich panowanie w obozie. Jeśli to jedyny sposób, by zrobić z nimi porządek, to niech tak będzie. Wydaje mi się, że jeszcze nie otrzymałem twojej dziesięcznej daniny. Płać. Teraz ci odpłacę, wartowniczko. Stawaj do walki. Liczyłam na jakieś wyzwania, a ty nie wyglądasz mi na twardziela. W takim razie pozwolę ci zadać pierwszy cios. Man, to było takie łatwe. Jak możesz. I ucieka z podkulonym ogonem. Tak, cudzoziemcu, skończył się czas terroru wartowników w tym forcie, stawaj do walki. Kolejny idiota pragnący śmierci, a może dla małego urozmaicenia zadasz pierwszy cios. Jeśli to mnie nie zabije, to załatwię cię szybko. To jest zbyt blisko. Teraz cię odpłacę, wartowniczko, stawaj do walki. Nie wierzę w to. Myślałem, że wartownicy dadzą ci niezły wycisk. Cieszę się, że cię zaskoczyłem. Wszystkich nas zaskoczyłeś, a już na pewno wartowników. Myślę, że ich panoszenie się dobiegło końca. Świetnie rozegrane. Redrański wielki miecz. Problem taki, że to broń dwuręczna. Jakąś truciznę sobie wrzucimy, ciach. Don't be foolish, Captain. Boredom is the only danger these soldiers face. Right, chyba na górze są. General, we must enforce protocol. If enough, not another word. Nie, no dobra. Co mi go nie zauważył? Don't you stand there? Nie stój tak z otwartą gębą, przyciągasz muchy. Mów. Speak. General Gawryn Redoran, miałem się stawić przed tobą. Nieważne jak często ich karze, niektórzy z tych żołnierzy wciąż muszą się dostosować do zasad i przepisów. Gdzie tu jakaś zabawa, pytam się. Skoro już tu jesteś, to sądzę, że mamy w forcie norskiego szpiega. Ujawnij tego szpiega, a mianuję cię kapitanem. Ty nordowie nie są przypadkiem częścią paktu? To właśnie dlatego ten szpieg jest tak niebezpieczny. I nigdy więcej nie kwestionuj moich rozkazów. Nigdy. Idź i zdemaskuj Ragnę, burzową skałę, która jest tym szpiegiem. Rozkazuję ci. A teraz wynoście się stąd oboje. Mam sprawę do załatwienia. W porządku, zajmę się tym. Okej. Okay. Zasady i przepisy. No i znaleźliśmy. Już? Stoi tu zaraz przy drzwiach. Czy mogło być łatwiej? Jeszcze Donald tak sama Donald zagaduje. Jakie nowe wariactwo myślił dziś generał? Sądzisz, że jesteś norskim szpiegiem.
O, to coś nowego. Jestem osobistą strażniczką generała od prawie dekady. Gdybym knuła coś przeciwko niemu, to już dawno bym przystąpiła do działania. Chcę, żebym cię zdemaskował. Ryzykuję głową, mówiąc ci to, ale nie wiem, co innego mogłabym zrobić. Myślę, że generał oszalał. W jednej chwili widzi wszędzie zdrajców, a w następnej odwołuje patrole obronne. Nie sposób powiedzieć, jaki szalony kaprys znajdzie go następnym razem. Z pewnością nie wyglądasz mi na szpiega. Poświęciłam swoje życie chronieniu generała i wspieraniu paktu, dlatego też muszę się dowiedzieć, co się z nim dzieje. Może ty potrafisz mi pomóc. Co chcesz, żebym zrobił? Generał rozkazał mi trzymać się z dala od jego kwater na dolnym poziomie. Nigdy wcześniej tego nie robił, więc chcę się dowiedzieć, co ukrywa. Umieścił tam strażnika, ale jeśli zdołasz przejść około niego i przeszukać pokój, to może dowiesz się, o co tu chodzi. Zobaczę, co uda mi się znaleźć. Miej oko na jakiekolwiek podejrzane rzeczy. Coś tu nie gra. Nie spocznę, dopóki tego nie odkryję. Czy możesz mi jakoś pomóc? Generał oskarżył mnie o bycie szpiegiem. Jeśli złapie mnie, jak będę węszyć, to aresztuje mnie. Nie będę w stanie strzec fortu, gdy będę zamknięta w celi, prawda? Dobra, spoko. Zrobimy to sami. Wiem, strażniku już wyjebiał. Idź dalej, nie ma tu nic do oglądania. Muszę się rozejrzeć. Rozejrzyj się gdzie indziej, tu są prywatne kwatery generała, nie pozwala na wizyty. Nie zauważyłeś, jak dziwnie zachowuje się generał? Ja tylko próbuję mu pomóc. Ostatnio nie był sobą, to prawda. W porządku, to klucz do jego zamkniętych mebli, ale pamiętaj, że mam na ciebie oko. Uwinę się szybko. W tej szafie schowane są kunsztowne, uszyte mundury galowe, pokrywa je cienka warstewka kurzu. Żaden z tych strojów nie był ostatnio noszony. Ta szafka nocna zawiera czysty grzebień, srebrny pojemniczek z wonnym balsamem i starannie złożone chusteczki do nosa. Wszystko pokrywa spora warstwa kurzu. Żadna z tych rzeczy nie była ruszana od dłuższego czasu. Publiczne powiadomienie o awansie. Mój osobisty pomocnik stwierdzi smutku, zostanie mianowany na mojego przybocznego i zakwaterowany w namiocie mieszczącym kantynę. Należy traktować go z szacunkiem i nie zadawać mu żadnych pytań. Odstępstwa od tego rozkazu spotkają się z surowymi działaniami dyscyplinującymi. Generał Gavrin Redoran. Rozkaz generała 12008. Wobec kapitana daleka od Orynila niezbędne jest działanie dyscyplinujące. Za niesubordynację i obniżanie morale załogi fortecy Tal Daik poprzez zbędne przywiązanie do błahego protokołu. Kara wobec kapitana, egzekucja. Oh shit. Mam dla ciebie złe wieści. Mają zamiar cię zajebać. Kapitan Doronil, do usług. Można zająć chwilę, kapitanie? Obawiam się, że krótka chwila to wszystko, co mogę poświęcić. Generał już teraz jest ze mnie wyjątkowo niezadowolony. Co złego zrobiłeś? Chciałbym to wiedzieć. Zawsze służyłem mu sumiennie, postępowałem zgodnie z wolą trójcy i broniłem fortecy z honorem. Wypełniałem też bezsensowne rozkazy generała, zazwyczaj wbrew własnemu osądowi. Widziałem rozkaz na biurku generała. Planuję twoją egzekucję z powodu niesubordynacji. Jestem żołnierzem lojalnym wobec mojego rodu i paktu Ebonheart. Przysiągłem słuchać moich przełożonych bez żadnych pytań. Nie do mnie należy luksus kwestionowania rozkazów, bez względu na to, jak bardzo są podejrzane. Jeśli mam zostać stracony, to niech tak będzie. Do tego czasu pozwól mi pełnić moją służbę. Prywatna wiadomość. Zabieraj mi te napisy. Jeśli uda ci się wymknąć niepostrzeżonym, to spotka się z pozostałymi w ruinach nad rzeką. Rozkazałem żołnierzom omijać te okolice, więc nie powinieneś mieć kłopotów. Zniszcz tę wiadomość po przeczytaniu
Durelu i Gilveni albo spalać razem z kośćmi. Okej. No to ktoś się chyba nie posłuchał, bo wiadomość nie została spalona. To są właśnie te drobne rzeczy, które mogą wszystko spierdolić. Każdy plan. Jak idzie twoje śledztwo? Jakieś sukcesy? Znalazłem tą wiadomość. Myślę, że nowy przyboczny generał jest nieco podejrzany. Te ruiny nad rzeką? Generał zapieczętował je i zakazał tam chodzić. Robi się coraz ciekawiej. Musimy dowiedzieć się czegoś więcej o przybocznym generała, tym całym Durelu, Gilvenim. Dlaczego generał wysłał go do ruin i kim są ci pozostali, o których wspomina w wiadomości? Mógłbym tam zejść i się rozejrzeć. Miałem nadzieję, że to powiesz. Jeśli zniknę, ktoś może tu zauważyć i podnieść alarm. Wejście do ruin znajduje się w dole rzeki, za namiotem z kantyną. Jeśli znajdziesz coś istotnego, zabierz to prosto do kapitana Valeka. Ruszam w drogę. Mam nadzieję, że jak wrócimy, to wszyscy nie zostaną po prostu już, wiesz, ścięci, nie? Wracamy, a tu już po obozu, po prostu po egzekucji jest. Robiłeś zadanie za długo, za bardzo zwlekałeś, przegrałeś. Ostatnio trafiłem też na artykuł odnośnie tej drugiej części Dragon's Dogmy, która będzie miała premierę już niedługo. I tam była mowa o zadaniach na czas, że będziesz musiał mieć określony tam czas na wykonanie tego zadania. I jeśli nie zrobisz go w wyznaczonym czasie, to na przykład NPC, którym jest związany dany quest, może po prostu zginąć i masz zepsutego questa. No i w komentarzach od razu się wylało wiadro, że no jak to tak, ale ja lubię sobie pozbierać zadania i sobie porobić je w wolnej chwili, a nie lubię takich czasowych questów. I ja tak czytam te komentarze tych ludzi i tak się zastanawiam, w pewnym momencie tak mi przeszło przez myśl, czy oni w ogóle grali w pierwszą część, bo w pierwszej części to te zadania niekiedy były tak dziwacznie porobione, że musiałeś je zrobić w odpowiedniej kolejności, odpowiednim czasie, żeby ci nie poprzepadały, bo jeśli po prostu leciałeś na pałę przez grę, to potrafiło ci po prostu wiele misji pominąć, bo na przykład w jakiejś lokacji, w której już dawno byłeś, powinieneś się na przykład tam cofnąć w konkretnym, między jednym a drugim questem, bo tam nagle pojawił się NPC z jakimś questem. Jeśli tego nie wróciłeś się do tej lokacji, to ci ten quest po prostu przepadał i po prostu budowa niektórych questów w jedynce była mega dziwnie zrobiona i Demonikan jako wielki fan Dragon's Dogmy, gdzie wyplatynował tą grę na Steamie, to on potrafił niekiedy narzekać na budowę tych questów. I sam mi na przykład, jak ja dostałem tą grę od niego, bo tam mi kiedyś sprezentował na jakiejś promocji właśnie Dragon's Dogma, żebym też sobie spróbował, to zanim ja siadłem do tej gry, to on wprost mi mówił, że najlepiej, żebym sobie jakiś poradnik w razie czego przygotował. Tak. Żebym jakichś questów przypadkiem nie pominął, bo naprawdę bardzo łatwo było popsuć wiele questów w jedynce, więc ja się tak dziwię, mówię, no, że ludzie mają problem do questów czasowych w dwójce, kiedy te questy potrafiły być o wiele gorzej zrobione w pierwszej odsłonie. Tym bardziej, że w dwójce jest wprost powiedziane, że te questy na czas będziesz miał wprost zakomunikowane, że będziesz miał normalnie taką ikonkę klepsydry w dzienniku przy nich, i określony czas na wykonanie ich. Gdzie dla w jedynce nawet czegoś takiego nie było. Dla mnie spoko ogólnie. Niektóre mogą takie być. To też dodaje trochę realizmu do tego, co się dzieje.
Tak jak mówisz, w jedynce w ogóle było tak to wszystko porobione, że czasami mogłeś nie rozkminić w ogóle, w jakiej kolejności masz to zrobić i nikt ci nie powiedział dlaczego. A tutaj, jeżeli to wszystko będzie zrobione w porządku, tylko czasami będziesz miał czasowy quest, który trzeba jednak zrobić w odpowiednim czasie, ale będziesz wiedział, ile masz czasu, no to dla mnie na plus jednak. Bo nie, że byleby nie wszystkie, no nie? Bo jednak czasami dało się, jedna z rzeczy, które, o których wspominałem podczas grania w jakieś RPG, i to tak raczej śmiejąc się, nie żeby to był jakiś wielki minus, ale jednak było to zauważalne, że potrafiłeś na przykład dostać quest, w którym ktoś powiedział, że musisz się spieszyć i jak najszybciej gdzieś dotrzeć, a ty wziąłeś drużynę, przespałeś się z 2 tygodnie, żeby odpocząć, poszedłeś jeszcze w parę innych miejsc i dopiero tam poszedłeś, nie? I wszystko gra. Czekała na ciebie ta osoba 3 miesiące, mimo że miałeś się spieszyć. I to było takie... Fajnie, że mi się to nie zepsuło, ale z drugiej strony faktycznie dziwne, no nie? I dlatego mówię, nie każdy quest, ale niektóre mogą być czasowe, ja jestem normalnie za. Bo to będzie miało więcej sensu, będziesz bardziej wczuty w to, co się dzieje. Byleby właśnie te questy były tak zorganizowane, żebyś po prostu wiedział, co jest grane, a nie, że nie możesz dokończyć questa, bo... no nie wiesz dlaczego w ogóle, no nie? Na tej zasadzie, tak jak w jedynce najprawdopodobniej wielu osób miało takie doznanie. Także, nie wiem, ja jestem ciekawy. Wiem, że w jedynkę będę grał, ale to z pomocą, a w dwójkę, no... Też bym chętnie zagrał, bo to fajnie wygląda. Oczywiście dzieci młota. Trzeba być młotem, żeby być złym. Right? No, trzymają tutaj kogoś z questem dla nas. Szybka książeczka. Jedna, druga, trzecia. Zaklinanie poszło do góry. Lekki pancerz też. Ale gracze są właśnie tacy czasami wygodni, no nie, że... A poza tym fakt, że ogólnie mogą ponarzekać i widocznie ma to jakiś wpływ na czasami na gry, to sprawia, że się robią tacy leniwi, no nie, i że o, będą czasówki, no nie, to mi się nie podoba. To nie graj nara, no. Jednak każda jedna gra, która wychodzi, nie musi być dla każdego jednego człowieka na świecie, nie? Damn. Czasami właśnie dobrze być tak jakby, czasami fajnie jak twój twór jest nie dla każdego, nie? Jak ma jakąś klasę swoją, tak jakby, wiesz, że nie podlega jakimś dyskusjom, po prostu jest tak zrobione i jakimś też ma się, można powiedzieć, że trzeba mieć też jakiś charakter, żeby ci się to spodobało, to co my robimy, nie? Na tej zasadzie, wiesz co chodzi. Bo ma właśnie swoją wartość dodatkową, mam wrażenie. Trójcy niech będą dzięki, nie wyglądasz na jednego z kultystów dzieci młota. Kim jesteś i dlaczego cię tu zamknięto? Jestem Saryf, żołnierz z fortu. Ja tak jakby wymknąłem się nad rzekę, żeby sobie w spokoju wypić co nieco z dala od przełożonych. Nie patrz tak na mnie, tak czy siak złapali mnie ci durni kultyści. Ani się obejrzałem, a już byłem zamknięty w tej klatce. Wydostanę cię stąd. Któreś z dzieci młota musi mieć klucz. I jeszcze jedno, jeden z nich nosił przy sobie dziwną, dendryczną księgę, gdy mnie tu przywlekli. Zabrali ją do dolnych tuneli. Jeśli zdobędziesz tę księgę, będę mógł ją wykorzystać, żeby usprawiedliwić swoją nieobecność. Zobaczymy. Alibi żołnierza. No mi na przykład z takich gier, gdzie jest na przykład taki limit czasowy, no to od razu mi się przypomniał ten, Outward. Bo tam też są takie questy, że musisz coś zrobić na przykład w ciągu iluś tam dni. I wprost w dzienniku jest to napisane, że
W ciągu na przykład 30 dni musisz coś tam zrobić, bo inaczej po prostu zadanie jest niewykonane. Nie zabijaj mnie, pomocy. Dlaczego się tu kryjesz? Widziałem, co zrobiłeś pozostałym dzieciom młota. Nie chcę skończyć jak inni w wielkiej sali. Więc powiedz mi, co tu się dzieje. Jesteśmy dziećmi młota, nie możesz tam rozkazywać. Mamy władzę nad waszym generałem. Kontrolujemy waszą fortecę. Przybywasz za późno, żeby nas powstrzymać na czas. Powiedz mi wszystko, bo zginiesz tu i teraz. Już dobrze, nie zabijaj mnie. Powiem ci, co wiem. Prawdziwy generał nie żyje. Został poświęcony w imieniu naszej wielkiej pani, Magistrix Vox. Przyzwaliśmy dendryczną istotę, by go zastąpiła. To symulakrum przyjął jego kształt. Co to za symulakrum i gdzie je mogę znaleźć? To Dremora jest tutaj, w jednej z komnat pod nami. Odwiedza zwłoki generała co kilka godzin, by utrzymać jego postać. Proszę, powiedziałem wszystko, co wiem. Oszczędź mnie. Znaczy tak, daruj życie, ale pójdzie do więzienia, to jest pytanie. Czy zabij? Bo jeżeli pójdzie do więzienia, to mu daruje. Żeby oni się nim zajęli. Ale jeżeli po prostu ma sobie uciec i żyć, to powinien go zabić. Niestety... Bo on po prostu ucieknie stąd. Wygląda na to, że ucieknie. Nie dzisiaj, zabij przybocznego. Ogólnie sam nie do końca nie pamiętam, ja go na pewno zazwyczaj zabijam, bo to jednak jest przedstawiciel dzieci młota. No. Chłop zabił wraz z innymi tutejszego generała i jeszcze piskuje z jakąś magistrix. No. Ogólnie pamiętam, jak w tym Outward z Demonikanem sobie tam graliśmy sobie prywatnie. I pamiętam tą kwestię z wątku głównego, jak tam przedstawicielka jakiejś frakcji każe nam przyjść do siebie za 2 czy tam 3 dni. No, no. Żeby ciągnąć dalej wątek główny. I niby można do niej przyjść za te 2-3 dni. Ale jak się nie przyjdzie, to wątek główny się nigdzie nie wystartuje dalej, więc nie ma żadnego licznika i timera, więc można po prostu ją chwilowo olać i robić sobie inne rzeczy, więc my z Demonikanem po prostu zostawiliśmy ją w spokoju, ona stała tam w mieście i czekała na nas, a no. My sobie postaciami polecieliśmy po wszystkich lokacjach, wylewelowaliśmy swoje postaci, zdobyliśmy odpowiednie tam ekwipunki, zdobyliśmy sobie umiejętności na naszych postaciach, tak się ładnie, fajnie dokoksaliśmy i wróciliśmy do niej po jakichś 2 czy 3 miesiącach w grze. No. Laska kazała nam po 3 dniach przyjść, my dopiero przyszliśmy po 3 miesiącach. Ta, no, i dopiero bo zaczęliśmy robić wątek główny. No bo tak, no bo źle zrozumieliście, bo nie pamiętacie, czy to miało być 3 dni czy 3 miesiące, nie? Starze się. A, klucz i księgę, sorry. Jak mnie zbeształ. Wróć, jak będziesz miał klucz i księgę. Tak, to nie przychodź mi tu otwierać, po co? Ale potem fajnie nam poszło ten wątek główny z górki, bo jak mieliśmy już tak ładnie rozwinięte te postaci, to ten wątek główny potem to nie był dla nas żadne wyzwanie, a na przykład wielokrotnie tam ludzie na przykład narzekają, że ten Outward potrafi być niezwykle trudny. No. Ale jak się dobrze rozwinie postać, to ta gra nie jest trudna, zwłaszcza jak się tym bardziej gra w tym zespole z jakimś znajomym. Takie miałem wrażenie po tych, że właśnie, że zależnie jak, w którą stronę pójdziesz najpierw, nie? Po prostu. Ale i tak na ostatecznego bossa, to tam praktycznie przed walką ostateczną to tyle pułapek na arenie na walkę z bossem rozstawiliśmy, żeby mieć pewność, że jak on gdziekolwiek się nie ruszy, żeby w jakąś pułapkę wdepł. No, no, no. Skończyło się na tym, że połowę tych pułapek on nawet nie uruchomił, bo szybciej zdechł. Jest to.
Mamy księgę i klucz, więc możemy wracać do szanownego więźnia, a to wszystko w następnym odcinku. Na razie. Na razie.